stanowisko jest takie, że do zawarcia ugody w dniu dzisiejszym nie dojdzie z prostej przyczyny. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie spełnia elementarnych, bym powiedział, wymogów związanych z spełnieniem wymogów, jakie takie pismo powinno mieć. W szczególności strona przeciwna powołuje się na wyrok sądu, w którym został skazany ksiądz za czyn pedofilski. Tego wyroku nam nie pokazano do dziś. My nie byliśmy stroną procesu karnego, w związku z tym tego wyroku nie mamy. Ponadto przeniesienie odpowiedzialności z osoby fizycznej na gruncie obowiązujących przepisów prawa na instytucję wymaga uzasadnienia. Do chwili obecnej w zawezwaniu do próby ugodowej nie dopatrzyliśmy się nawet, no powiem, jednego elementu, w którym by druga strona wykazywała, dlaczego chce, żeby kościelne osoby prawne ponosiły tą odpowiedzialność. Nie ma ani słowa. A Marcinka tłumaczy, że diecezja wiedziała już wcześniej o problemach księdza, że tak naprawdę to w tym słowie, i nie reagowała. Gdyby zareagowała, to być może nie osoby skrzywdzone. W 2009 roku Marcin K. po raz pierwszy zwrócił się i powiadomił kurię biskupią, żądając odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, informując, że jeżeli ta kwota nie zostanie spełniona i nie zostanie mu zapłacona, to powiadomi o tym media. W odpowiedzi na to uzyskał informację, że w pierwszej kolejności powinien zwrócić się przeciwko sprawcy tego czynu. Wskazaliśmy mu wręcz drogę i tak uczynił. Natomiast z chwilą, gdy kuria dowiedziała się o tym po raz pierwszy właśnie z tego pisma żądającego zapłaty, natychmiast ksiądz biskup diecezjalny, który był wtedy, no ten, który jest teraz, wydał odpowiednie decyzje dotyczące zawieszenia go w czynnościach kapłańskich. To się nazywa karą suspensy i od tego czasu ten ksiądz z nami się nie kontaktował.